Pojawiłem się na zjeździe delegatów Solidarności w Ustroniu Polanie jako dziennikarz, pisemka bez retuszu. Bez retuszu stanowiło kontynuację kontry, ale ja już nie miałem z redakcją tak w zasadzie nic do czynienia. Poza tym, że coś tam pisałem. No to nie ukrywam, że to był zaszczyt, tak, dla mnie. Uczestniczyć w zjeździe delegatów Solidarności, zobaczyć prawdziwych działaczy związkowych, o których w zasadzie no, nieraz tylko czytałem, a tu mogłem ich poznać osobiście. No owszem, osobiście no, to znam Michała Lutego. Ale ileś tam właśnie ludzi, no poznałem wtedy na przykład osobiście już Tadka Jedynaka, Alka Pietrzyka miałem okazję też tam właśnie poznać. Też poznałem dwóch fajnych warszawiaków, Krzysia Wolfa i Jadka Mizikowskiego, którzy byli działaczami Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności, strukturę, którą tworzył świętej pamięci Zbigniew Romaszewski. Oni też przyjechali tam jako dziennikarze. No i tam się właśnie zakolegowaliśmy, no i ta wzajemność do dzisiaj trwa. No. Przy okazji jakichś spotkań rocznicowych, czy tak jak pogrzebu Zbigniewa Romaszewskiego, no to tam się widzieliśmy, spotkaliśmy, powspominaliśmy stare czasy. Faktem jest, że na tym zjeździe to też nie było tak podniośle patriotycznie, wychodziły różne jakieś tam rzeczy, to już się rysował ostry podział zwolenników właśnie Tadka Jedynaka, zwolenników Alka Pietrzyka, zwolenników Michała Lutego, też tam swoje trzy groszy Kaziu Świtoń. Także to powiem szczerze, że tak nigdy czegoś takiego... Znaczy oczywiście, no, czytało się o tym, że Grupa Robocza Komisji Krajowej, że Jurczyk, Kropiwnicki, tam osoby, które jakoś nie do końca po drodze, Andrzej Gwiazda, którym nie po drodze było z polityką Lecha Wałęsy i działania tej Solidarności. Ale tutaj tak na żywo tak widziałem, to sobie skakali do gardę, ci działacze związkowi, no ale faktem jest, że walczyli o rząd dusz i o przywództwo. Telewizja kłamała, a więc tyle, co czytałem w tygodniku Solidarność. No oczywiście dziennikarze z tygodnika Solidarność jako zjeździe Solidarności pisali, no to wszystko z tej ładnej strony było opisywane. Tak jak na przykład, nie wiem, odbyła się zjazd Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, gdzie Leszek Waliszewski został przewodniczącym, a nie Andrzej Rozpłochowski, co wydawało się logiczne. No ale to się też się okazało, że tam Kaziu Świtoń trochę namieszał w tym wszystkim. Ale to, tak jak mówię, no to wszystko było z drugiej ręki. To można było sobie wytłumaczyć w jakiś sposób. A tu, w tej stronie Polanie, to tak sobie do gardeł skakali i tak nie przybierali w środkach. Tam na przykład w pewnym momencie ktoś tak jakby Tadkowi Jedynakowi zarzucił agenturalność. A z czego to się wzięło? No nie z tego, nie z owego, tylko Tadek przechodząc przez kordon milicjantów, którzy otoczyli ówczesną, znaczy kopalnię, ówcześnie się nazywała Manifest Lipcowy, przedstawił się kapitan ktoś tam i coś, co byłoby powodem do dumy, że tak przechytrzył esbeków i nie musiał przez jakieś płoty skakać, czy jakimś takim lokomotywą kopalnianą, tak jak, nie wiem, Marek Nowicki z Komitetu Helsińskiego przedostawać się na teren kopalni, tylko że powiedział, nazywam się kapitan jakiś tam, proszę mnie przepuścić, to potem czyniono mu z tego zarzut. On się musiał tłumaczyć, że nie jest wielbłądem. A pytanie miało być z rodzaju tych, że Tadek, ty nie jesteś taki w porządku, bo coś tam jest na rzeczy, skoro cię przepuścili.